Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry The House of Da Vinci. Z tej strony Mina i kontynuujemy. Tle być może bardziej szumieć, chociaż to odszumie, ale jest taki upał, że muszę mieć wiatrak, bo inaczej zemrę. Komputer też tak troszkę się mocno hajcuje. O, tutaj skończyliśmy. Fajnie, że gra to zjarzyła, zapisuje. Okej, ale poczekaj, ja mam taki kluczyk. A czekaj, on ma taki... Ja gdzieś widziałam... Wróć! Ja widziałam gdzieś taki otworek. Ale czemu nie tu? Bo tu nie jest... Ten jest okrągły. A klucz pokaż. Nie mogę wrócić... No, nie mogę. A to? No to ma... Takie okrągłe to. Czemu nie tu? A mogę jeszcze bliżej? Nie mogę. No ale jak to tak? Jeszcze raz. A ciebie? Dobra, coś muszę nakręcić, nie wiem co, ale zaraz to znajdę. Tu nie, tam nie. Tu, tutaj, ciebie nie muszę nakręcać. Nie ciebie, tam, przepraszam, tu bliżej, tu. Nie trzeba niczego nakręcić? Da Vinci, naprawdę, mógłbyś czasem zrobić coś łatwego. Nie, tu nie. Tu już patrzyliśmy, wzięliśmy to, to okej, to jest wszystko. No dobra, co on chce? Jak patrzyłam na koło katapulty, czemu nic nie tegas? Pokaż. Co jest zbędne? To? A. No dobra. Ale są te podpowiedzi, bo od razu tak nie... Nie nasuwają po chamsku. No i co? Niebieski kryształ. Dobra. A jakie znaczki? Co z nim? Mam go gdzieś wetknąć pewnie. Tu. Tu. Jest taki sam kształt. Dawaj. Oj. A, wiem co to jest za gra. Bawiłam się w to kiedyś. Wiele gier ma takie rozwiązania. Muszę przenieść to tu. To poczekaj, jak to zrobić? Mogę kłaść tylko małe na... Małe mogę... Znaczy mniejsze na większe mogę kłaść tylko. Teraz tak. I teraz wszystkie musimy przenieść... tle. Tu. Wszystkie musimy tu przenieść. I teraz tu mamy tu. Dodamy tak. I teraz musimy to przełożyć, czyli damy chyba źle. Czekaj, inaczej. Muszę mieć to. Pomalutku zrobię. Nie poganiaj. Radzę sobie, nie widzisz? Ja to wymiatałam kiedyś. Mówiłam, że wymiatałam? No. Nawet więcej było tych... Nie trzy, tylko więcej. A, i teraz to tu. A, widzisz. To wybuchnie i mnie zabije. Ja to po prostu wiem. A, tu się obraca... Aha, zmieniam kierunek. Dobra, ale na jaki mam zmienić? Może jakaś... Może tu? O, coś tam jest napisane. Aha. Okej, okay, poczekaj, Czekaj, to jest zapalarka, tak? I tak ma być? I to mi zapali teraz to, co powinno? No, zmieniliśmy chyba, nie? To było w tamtą stronę ustawione. Okej, okay, zmieniliśmy, okej! Okay. Będzie znowu szczał. Uwaga, będzie szczał. Nakręcamy. Oj. I będzie szczał. Cel pal! Oki. Następna zagadka. Następne ustrojstwo. Co Leonardo ukrył pod tym baldachimem? Zaraz się dowiemy. Rakietę. Okej, okay, mamy tu jakieś figury. Tu mamy czworościan. I tu mamy pewnie włożyć ten czworościan. No bo jak to dziecko, nie? No. To są takie zabawki dla dzieci. Dla dzieci.
Okej, okay, teraz co? To się otworzy? Super. O kurde. Muszę to zamienić, prawda? No dobra, to poczekaj. A, tutaj, ale poczekaj, jak mam to? Tu nie ma czegoś chyba. A, to? A, i to wzięłam, to teraz ten dysk spełnia swoją funkcję, ale poczekaj, tu nie ma więcej? A, ja ten ci nie ufam. Tak wygląda, jakby tutaj coś miało być, nie? Albo włożone, albo tu coś zapomniał włożyć i ja będę do końca życia teraz tutaj już w tym miejscu. Aha. No dobra, to pomyślmy, jak to zrobić. Aha, okej, rozumiem. To wchodzi w to. I mogę tak zrobić. Tylko co tu zrobić, żeby nie schrzanić tego dokumentnie? Ale tak, tego nie mogę. Ale mogę tak zrobić. I mogę teraz wziąć jedynkę. Tylko, że trójka ma się na końcu, a czwórka ma być na początku, więc trzeba to ułożyć. Jak mam to przesunąć w tym... Poczekaj. Źle. Ja muszę mieć najpierw czwórkę stąd. Czyli to tu, tutaj trójka. No, chodź. Nie. One się mijają, to. Jak? Gdzie tu jest trudność w tym momencie? Jak ja tu mogę tak zrobić? To jest chyba błąd gry. To nie powinno chyba tak działać. No poczekaj, no pracuję nad tym, żeby coś tu zdziałać, no pomału. Nie, ciebie włożę w to. Tu! No patrz. Oj, chyba coś się spsuło. Coś się spsunęło! No jak? Teraz mogę, ale to jest bez sensu. Już tu na dół. Ale dlaczego nie mogę? Chyba, że coś ja chyba coś nie umiem. Tu. Tu. To jest nierówne. Da Vinci, wiesz co, przydałby ci się jakiś papier taki ścierny, żeby to równo chodziło. To wchodzi. I to też powinno wejść bez problemu. Chyba, że one są jakieś... No to też wchodzi bez problemu. No to teraz tak, to tu. Nie, nie może tak być. To musi być tu. A, bo czekaj, bo... To blokuje. Dobra, nieważne, nie było tematu, nic nie marudziłam, wszystko jest dobrze. Ja już jestem na pół ślepa, ja mam taką wymówkę. Okej. Okay. Już zrobiłam. Nie było tematu. I mamy sześcian. Okej. Okay. Gdzie mam włożyć sześcian? Oj, dlaczego? Poczekaj, nie wzięłam dysku. Czemu mi tak zrobiłeś? Ile tego będzie? O kurczę, Bele! Tu jest, o tu, tu włożę to. Proszę bardzo. Tu mamy króla kolejnego i coś się otworzyło. Też nie ma tego ustrojstwa. O, tu będzie trudniej. Poczekaj, poczekaj. To zabiorę. Oj. A, widzisz, i to jest. I tylko jedno pole. Fajnie. Podoba mi się, kurde. Pomału, czwórka ma być tu. Ojej, o, czwórka ma być tu włożona. To trójka, jedynka. Czwórka, tylko że czwórka jest pod kątem. Ja ją tu mogę włożyć, ale będzie pod nogami. Ona musi być, wskazywać, to musi być na końcu, nie? Więc nie mam pojęcia, jak to zrobić. Czekaj. A mogę włożyć dwa naraz? A! Mogę dwa naraz włożyć. To zmienia postać rzeczy. Bo tu trzeba będzie teraz, jakby tak powiem, posłużyć się kolejnością. I to będzie troszkę problematyczne, a chociaż może i niekoniecznie. To będzie problematyczne, bo ja będę musiała to obrócić. Aha, i nawet tu jest obrócone, więc to jest zrobione. To będzie tu, a to będzie tu i też będzie już obrócone. O. To łatwiejsze niż tamto, w sensie, bo wtedy nie zauważyłam, że tam się blokowało. I co, teraz muszę to otworzyć. Jak ja lubię takie gry. I co z tego będzie?
Trzyczęściowy przedmiot zgwintowanym prętem, czyli muszę chyba sobie to skleić, znaczy złożyć, skręcić. No i co? I o, i tak sobie tu zakręcę. Tu sobie zakręcę. I mam sferę. I piękna sfera, ci to pewnie jest idealną sferą, jak to Da Vinci. I co tu włożę? Okej. Okay. I ten sam schemacik. Król schodzi. Tu upada! To jest metafora i ten cień się chwieje, jest niepewny co do swojego upadku. Złaź na dół! Już! Aha! To nie inaczej. Żeby nie było za łatwo, nie? A, tu trzeba odblokować. Poczekaj. Okej, okay, mamy. Znowu kolejny metalowy dysk i to się już zamknęło i on sobie dalej zejdzie. Okej. Okay. Też mam jeden tylko miejsce. I to jest jedno miejsce, nie że... A, tu już nie będzie tak różowo. Bo nie. Bo to będę obracała. Ojej, to będzie masakra tutaj. Bo trzeba będzie dwa razy obrócić to. Żeby on był... O kurde. Aha. Ja bym to tak zrobiła, ale to tylko mój wymysł. A poza tym jak to obrócę... A nie, to mogę przesunąć. Tylko musiałabym je wszystkie mieć tutaj. W odpowiedniej kolejności ułożone. O, tylko że co mi to da? Jak one chyba muszą zrobić taką trasę. Dobra, poczekaj. To muszę tak czy siak stąd zabrać. I ciebie mogę zabrać, ale na co mi to teraz? Ja muszę go obrócić. Tak, go muszę obrócić o 180 stopni? Czy o więcej? Dobra, obracamy. No, chodź. No chodź. No, właśnie. No bo ten się obrócił tak. O jery, ale to będzie zabawa. Chyba to na przyspieszeniu zrobię. Bo to będzie błądzenie. Bajnina. Takie straszne. Straszne. No, ale... No właśnie, o tym mówiłam. Że nieraz ci się nie da. No i trzeba wszystkie obrócić. Teraz jak ten obrócę... To on będzie... Nie, ja mam zerową wyobraźnię, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ja muszę to zobaczyć empirycznie. Jakby się dało inaczej, nie? O, i jeszcze jedno kółko musi zrobić, żeby być do przodu. O kurde. Chyba, że... Tu mogę jeszcze schować jakiegoś klocka, ale to zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten też jeszcze nie jest obrócony. Który? A, no wszystkie są do góry nogami. Dlaczego tak? Te są do góry nogami, a te są w ogóle obrócone o 180? Czy o 90? O 90 te są obrócone. Dobra, lecimy, no coś z tego wyjdzie, nie? W końcu. Teraz jak tego włożę... Teraz wszystkie są tak. Teraz wszystkie trzeba obrócić. O, teraz jak tego włożę, będzie prosto. O, teraz będzie dobrze. Tylko, że muszę teraz... Wszystkie zabrać stąd. I ten też chyba będzie dobrze. O! Dobra, no to lecimy po prostu. Zapraszam, po kolei. Czwórka, trójka, dwójka, jedynka. Nawet ładnie poszło, tak mi się wydaje. Chyba, że coś zaraz się okaże, coś źle zrobiłam, nie po kolei albo coś, będzie mi smutno. Znaczy, utrudnienie by było, jakby one były nie po kolei, nie? W sensie, że chyba dwójka zamiast trójki i takie tam rzeczy, to było trudniejsze. Łe, to proste było! Myślałam, że będzie trudniejsze. No. A to co? A. Ale nie mogę, tak? Dziwny geometryczny obiekt, czyli co to jest nowa bryła? To rakieta, naprawdę, on był kosmitą. A, tutaj chyba coś trzeba zrobić. Czegoś tu nie ma, czy... Czy mam to jakoś poskładać? Jak to złożyć? Szefie, o! Dobra. Okej. Okay. I tu, nie? O.
Okej. Okay. 12 ścian, no proszę. No. Oj. No, idzie go wepchnąć. Poczekaj, bo ja nie mogę obrócić tak. To na pewno. Tu nie. Tu. Ale tutaj coś przeszkadza. Jak to tak? Jak mam go tutaj? Tu się nie da go zobaczyć. No to co teraz? Czekaj, bo tam... No ale... Nie. Tutaj jest... Król złaził, ja tak proszę cię bardzo grzecznie. O, a tutaj co? O, oj! Oj, co to? A! A i to było proste. Szefie, musisz trudniejsze te zagadki robić dla mnie. Dobra. Okej, okay. Następna. Czuję, że następna będzie taka się kicha mnie. Się popłaczę. O! A czemu takie coś? I co dalej? A tu nie ma rączki. No i? Ale tu rączki nie ma. Ale poczekaj. Gdzie to ma drugą stronę? Może to... A, może to jest od tej szuflady, nie? O. A widzisz, a to co za ciupaga znowu? Kruk z oczkiem w kształcie krzyża. Gdzie mam to wetknąć? Poczekaj, poczekaj, nie nadążam. Co musimy otworzyć? Teraz to nie opadło. Nie. Co nie opadło? Nie! Bo tu chyba nic nie mam do zrobienia. Przepraszam, ja tam chcę wrócić. A właśnie, przepraszam, bo tu się odświetliło. Tu się oświetliło, tu się rozświetliło i nic więcej. Ale nie, bo czekaj, bo... To jest ciekawy mechanizm, ale ja nie wiem, czy ja mam do niego jakieś tam coś do zrobienia. No i tutaj chyba powinno się jeszcze otworzyć coś na dole. Bo ten... Nie no, król spadł. Tutaj nie mogę nic. Na samym dole coś? Na podejście? Oj. Oj. A to co? To tak trochę jakbym to zbliżenie miała, nie? Oj, nie tu, czekaj. Nie. Tu nic nie widzę. Ale coś tu muszę zrobić. Bo mnie kamera obniżyła w tę stronę. No dobra, powiedz, co mam robić? Na trawie klucz więcej szuflady należy z pewnością wykorzystać na jakimś elemencie mebla. Mhm. No mi się wydaje, że tutaj właśnie nie opadło do końca, więc może to tu albo tu? Tu? Ten klucz byłby tu? Czegoś nie widzę znowu. Nie. Dobra, jak się obrócić tak, żebyś... No bo tu jedno jest takie nieopuszczone, nie? Do końca tu. I mnie to męczy, tylko że tu nie mogę się obrócić. No, czekaj, może tak? Nie. No kurde. Tu mam jeszcze jedną bryłę. Teraz sobie obejrzymy to elegancko, pomalutku. No bo tutaj jest ten, tutaj o takie coś jest, ale też już kliknęli, nie? To już było kliknięte. Tu też. No to na czym? Na jakimś elemencie mebla. Tu było kliknięte, czy nie było? Było. O! No proszę, mam klucz. Proszę bardzo. A. Oj. I żeśmy rozkręcili kolejne ustrojstwo. Zdobiony geometryczny obiekt, a potem Da Vinci przyjdzie i powie, no to teraz to wszystko napraw. Jak już zepsuł. A, tak będzie, mówię ci. Jestem tylko pewna. 8 ścian. On miał chwilę na punkcie brył, nie? Takiego troszeczkę. Szmergla. A, nie, nie! O kurde! Przepraszam. Nie tak. Tam, bo chciałam, tam, tamtej strony. Był... Nie, gdzie tam był? O, tu. Mówiłam, że tu. Ostatnia. Oj, tutaj... A, wiem, że tutaj coś będzie. Okej. Okay.
Biorę głowę barana i... I jakieś coś. Jakieś kółko zębate. Duże koło zębate. Co mam znowu naprawić? Pewnie ci się coś kiedyś działało u ciebie tu? Może to? Nie tu? Przecież to idealnie tu pasuje. Moim zdaniem to jest fenomenalny pomysł. No to nie. No to gdzie głowę barana umieścić? Na szczycie. Nie mam pojęcia. No poczekaj, a może... to, rozebraliśmy to na czynniki pierwsze. Mój się nam powie, że teraz to poskładaj. Tak powie. No ale to... Cały czas mi to nurtuje, jakbyśmy tutaj mieli coś zrobić, bo my tak cały czas tutaj od... A pokaż tego barana w ogóle. A, i baran ma takie coś. Baran ma taką szpileczkę. To czegoś trzeba ją dopasować. A czekaj, a na tym stole nie było jakiegoś otworu kolejnego? Tu nie, nie, ale... A czekaj, tu było, czekaj, w tej to był taki taran chyba jest, nie? Możesz to zamknąć, bo tu będzie barana głowa, patrz. Ja ci udowodnię, zobacz. Bo to jest taran po prostu. A widzisz? Jeszcze ją przekręcimy elegancko. A? I teraz jeszcze kółko zębate gdzieś wetknę. Jeszcze nie wiem gdzie. Ale coś wymyślę. No. Gdzie jeszcze mogę wetnąć kółko zębate? Kurde. To był genialny plan. To jest fajne pudełeczko. Ja bym to normalnie chciała takie w domu mieć. Nie! Nie! Nie ruszaj! Dobrze było. Dobrze było, nie kombinuj. Nie kombinuj, bo... No, prawie dobrze. O! Nie ruszaj już. Nie kombinuj. Było dobrze. To kółko jest na pewno tutaj, stąd. Tylko gdzie? Żebyśmy skończyli z meblem? Ale tutaj? No bo to nie mogę tego otworzyć całkiem. Mogę sobie znowu naciągnąć. I, a może tu? Nie. Tu jest dziwnie, nie? Takie, tu jest takie miejsce. No to gdzie jeszcze mogę? Tu jest kółko zębate. Pomóż! Gro, poradź, żeby nie ten. Ja bym tak do skutku w sumie, ale teraz nagrywam, to nie będę tracić czasu na błądzenie, skoro faktycznie nic mi tutaj nie przychodzi. Bo to, co to jest to? Tutaj już coś było, nie? To nie ma tak, że sobie tak wetknę. A nie, w środku nic nie ma, tak żeby zajrzeć, spojrzeć co tam jest? Dobra, weź mi podpowiedz, co mam zrobić. A czemu nie mam podpowiedzi teraz? Dużo wykorzystałam? Tak długo się trzeba błądzić, żebyś pomógł? A to tak nieładnie z twojej strony. No dobra, w takim razie... Tu nie. Kółko zębate. Ale poczekaj, bo mi się wydaje. O, powiedz. Wygląda to, że powinienem przekręcić głowę barana. No kurczę, człowieku, przecież ja już to zrobiłam. Baranie. Kurde, baranie, ja to zrobiłam, no przecież. I co z tą głową barana? Przecież ja to zrobiłam, no. Ach, jeszcze raz przykręcić? O kurde, no. No to było nie fair, bo ja już to kręciłam. Zdobiony metalowy ufut. Ja to kręciłam, więc teoretycznie... To było nie fair. Bardzo nie fair. Czy to będzie pasowało tam, w tym mechanizmie? Tam? No proszę. Dawinci, ty się naprawdę nudziłeś. On sypiał po 3 godziny na dobę, więc... Ale czekaj, bo mi błyszczy chyba... Coś mi tutaj mryga. Ale pomału. Najpierw to, czy tutaj coś mogę? Tam jest kluczyk. Znaczy, na kluczyk. Tutaj jest jakiś sznurek tu jest. I on się tak tylko... Nie mogę pociągnąć, ale nic. Dziwne. Takie są dziurki. Poczekaj. Jeszcze raz. A to? Tego nie mogę zbliżyć. Tutaj jest kluczyk. A mogę spojrzeć przez? Nic mi to nie daje.
O, czekaj, tam jest coś na górze. A na górze coś jest. Ale dlaczego? Ja chcę na górze. Dawaj. Nie? Dobra. Wszystko na wszystkim. Dobra, pomału. Zaraz coś wymyślę. Ale naprawdę ty nie? Tu nic się nie pojawia, tu nic, tam też nic. To co, tym drugim? Aha, coś tu jest, jakiś ślad. Tak mi się wydawało, że takie mignęły mi takie... te farfosle, co latają. I co, oni teraz pokażę? Co mi pokaże? A to jest ruchome! To jest... O kurde, dobra. Po kolei, co jest... Co, gdzie mam przesunąć? To się otworzyło. I teraz tak, ta idzie tak. Ta idzie do tyłu. Ta idzie do przodu. Potem ta na maksa do tyłu. Ta na maksa do przodu, potem... W życiu tego nie zapamiętam. Ale czekaj, bo to jest... Tu trzeba robić odstępy, że tak powiem? Mogę to obrócić. O, mogę obrócić, patrz. Czyli może ja to zrobię... Mogę to zrobić... Dobra, jest. Wyrosło, rozsunęło się. I teraz tak. To? Mogę to zrobić tak? Nie mogę spod tego. O kurczę, to szkoda. Czyli to przesuwamy do... Prawie do końca. Tamto, potem tamto przesuwamy prawie do końca. I to wraca. No i tam, ojej, w życiu. Minął lat, będę to robić. Jeszcze raz. To do takiego poziomu. O. I teraz to, tak wychylone trochę. Tamto do końca, to do końca i... Dobra, zobaczymy. Czyli co? Czemu mnie tutaj rzuciło? A co ty chcesz tutaj? Ej, czemu tutaj? Czy tu nic nie ma? Ja chcę tu, to. A, bo czekaj, bo ja muszę to jakoś... Ja muszę to rozłożyć! Bo to trzeba rozłożyć, ja... Jak to rozłożyć? Tutaj tak bym musiała coś nacisnąć. Albo coś przesunąć znowu. O kurczę. Puk, puk. Nie ma księżniczki, kurczę. Dobra, pomału, poczekaj, bo jak to rozciągnąć? Jak to roz... Bo to nie jest rozłożone. Odpowiedź poproszę. Pod złotym zamkiem znajduje się dysk. Powinienem mu się przyjrzeć. No dobra. Aha, no tak. Aaa, nie. O, jest kluczyk. Okej. Okay. No już mam kluczyk. To po co to rozkręcać? O. Rozłożone jest. I teraz tak. To tak dotąd gdzieś. Czy to nie było do przodu, tylko do tyłu? To było do tyłu. Dobra, inaczej. No już mi na załatwia zagadkę. To było tak dotąd gdzieś. To do przodu. Potem to całkiem. To tak, nie wiem, to wracało. Potem to też wracało. I to do przodu. Do tamtąd. Ja nie umiem tego zrobić. Dobra, inaczej zrobimy. Mam inny pomysł. Mam taki pomysł chytry, żeby to zrobić tak. A czemu to w ogóle to się tutaj... Też tutaj coś jest. No to coś jest ważnego. Inaczej by nie poświetlało. Zrobimy tak, zrobimy sobie to w taki sposób, że zrobimy to teraz w trybie... tak, to się rozłożyło. Teraz jesteśmy w takim samym trybie jak... No, to. I teraz tak. To obrócimy tak. O. I jeszcze troszkę. Bo to trzeba szybko zrobić, to już będę w dół. Teraz to, to tak. To jeszcze bardziej tak. Całkiem. I teraz to jeszcze bardziej tak. Chyba uzdę egzaminu. I teraz... to jeszcze tak. I teraz... Oj, zepsułam. To tak ma być. A to tak. Zepsułam, bo kliknęłam. Kurde. A pomysł był genialny, nie? No rozłóż się. Nie bądź taki.
sobie wieżyczkami. O! Udało się! Macha sobie wieżyczkami, zadowolony, no. No i zepsuj zamek. Taki był ładny. No. Co znów? O kurczę. Co ja właściwie robię? Aha. No i tak, miałam rację, że tutaj coś będzie. Co to jest w ogóle? Składany nóż. Mhm. I co dalej? Coś jeszcze? Tutaj coś jest. Aha, na kluczyk, ale poczekaj. Składany nóż. No to żeśmy rozłożyli pięknie nóż i na nim jest krew pewnie i nas... O, ale czekaj, może coś przeciąć? A mogę przeciąć to? Albo to? Ja bym to odcięła, bo to tak dynda, nie? Niepokojąco. Weź to... ciachnę. O, faktycznie, no. Ale dni! I tam spadł węzełek. I teraz coś się uwolniło. O kurde bele. No dobra. To tu. I działa. I teraz tego... Transformer się zrobi. A ja mam w odpowiednim momencie coś zrobić? Zatrzymać pewnie. A, to zepsułam. Jeszcze raz. A, rozumiem. Aha, fajnie, fajna zagadka, tylko że... Może to się... następna. Nie! Aha, bo to na czas! O, to nie fajna zagadka. To mi się nie podoba. No dobrze było. Trzymaj to. Znaleziono przedmiot. Słynna korbka w kształcie gołębia. I koniec teatrzyka, tak? Ja bym się śmiała, jakby to się... Tutaj. Jakby to się złożyło z powrotem w ogóle. A czemu gołąb akurat? Szefie. Szefie się nie mało płaci. Sześciokątny blok. nie mam kluczyka chyba. O, nie muszę mieć. Coś się rozkręca. O kurde! No rozkręcaj, rozkręcaj! Co to jest? Aha. I tutaj pewnie mam kliknąć. Nie? A, do góry, pociągnąć. Skompletowano przemysł sześcioboczny ciężarek. A, to to! Całe to to! Dobra, mam ciężarek. Nie zawaham się go użyć, tylko pytanie jeszcze gdzie. To dalej jest ta sama zagadka, tak? To samo miejsce. No to gdzie mogę użyć ciężarek? Poczekaj. Niech pomyślę. To wszystko już rozłożyliśmy na czynniki pierwsze. Czy ten ciężarek jeszcze objąłby na przykład tutaj o coś? Są fajne rzeczy. To jest ten statek. Nie, to nie jest statek. To jest ten czołg taki z tej armaty są i tym się w Assassinie prowadzi. Jedzie się tym. I podoba mi się komentarz Ezio, który mówi, no tak, Da Vinci, żadnej instrukcji, jak zwykle. Ja mam tym sterować, czy coś ten deseń. A, fajne to było. Lubiłam te pierwsze Assassiny. Ta następna to już jest taka kaszana trochę. Dobra, podpowiedź, bo... A, powinienem zbadać pozostałą część warsztatu mistrza. A, czyli tu już wszystko zrobiliśmy, dobra. Czyli w takim razie tu skończymy ten odcinek. Tak więc to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.